Jak się możesz przedstawić kibicom Widzewa? Witam wszystkich, nazywam się Sebastian Kamiński, jestem pomocnikiem i no i tyle. I chcę, no od dzisiaj jestem tak zawodnikiem, no i jutro już jestem brany pod uwagę na sparring i no i będę się pokazywał na boisku. W zeszłym sezonie grałeś w pierwszej ligowej Bytowi. Co się stało, że przekonał Cię Widzew? Co się stało? No dużo, no przede wszystkim to jest, no to jest Widzew, to jest jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice, tak, marka, tak jak wspomniałem, i że tak miasto. No dużo, dużo przemawiało za tym, że zmieniłem pierwszą ligę na Widzew, ale wiem, że ten Widzew w drugiej lidze będzie bardzo krótko. To jest tak, że to nie jest twoja pierwsza próba z Widzewem. Ta pierwsza była nieudana. Pamiętasz, jak to wszystko wtedy było? Dokładnie nie pamiętam, jak to było, że zaprosili mnie na testy, też trener Morszkowski mnie zaprosił na testy i to było też tutaj w Opalenicy, pamiętam, graliśmy sparring, no natomiast wtedy nie przekonałem do siebie trenera i wróciłem do macierzystego klubu. Jak patrzę na twoje statystyki, to ponad 100 meczów w pierwszej lidze, a do tego tak ponad 20 asyst, to taka jakby twoja najlepsza wizytówka? No myślę, że tak. Myślę, że asysty w każdym sezonie jakieś tam mam. I mam nadzieję, że w tym sezonie też będę miał ich sporo i będę pomagał, żeby drużyna jak najwięcej miała punktów. Trener na pewno ma dużo oczekiwania, bo podkreśla, że jesteś zawodnikiem, który grał w Ekstraklasie, który rozegrał dużo spotkań w pierwszej lidze i liczy na to twoje doświadczenie i umiejętności. No cieszy mnie, że tak mówi. No ja na pewno chcę pomóc drużynie na boisku i będę robił wszystko, żeby tak było. Ale jak będzie, no to wszystko boisko zweryfikuje. Mówisz, że jesteś prawym pomocnikiem, ale to chyba nie jedyna pozycja, na której sobie radzisz. Tak, grywałem też na prawej obronie przez jakiś czas. Teraz ostatnią rundę właśnie mnie ustawili wyżej, z konieczności też można powiedzieć, ale też grywałem na prawej obronie, także ta pozycja też nie jest mi obca. Czy tam w pierwszej lidze w Bytowi słychać było dużo, dużo o Widzewie? No tak, no wystarczy wejść w internet i gdzieś tam huczy od tego, że Widzew grał w trzeciej lidze ostatnio i co drugi mecz przychodził cały stadion, no to nie jest na porządku dziennym taka sytuacja i na pewno to robi duże wrażenie, nawet jak się ogląda to na filmikach, a już nie wiem, jak to wygląda na żywo, na trybunach czy na boisku. No wszystko przed tobą. No dokładnie, wszystko przede mną.